Witam serdecznie. Dzisiaj recenzuję dla Państwa Nowy Wspaniały Świat autorstwa Aldousa Huxleya. Jest to książka ukazująca świat w bardzo odległej przyszłości, bo w roku 2541 powstała Republika Świata, w której ludzie powstają w wyniku klonowania i są warunkowani do z góry ustalonej pracy, pod względem umiejętności oraz inteligencji. Jest to świat, w którym głównie czas upływa na hedonistycznym stylu życia i prymitywnych rozrywkach, niezobowiązującym seksie oraz zażywaniu narkotyku Soma, który poprawia nastrój, ilekroć pojawia się jakiś problem. W Republice Świata pojawia się tajemniczy dzikus, żyjący w rezerwacie, czyli w miejscu, gdzie ludzie żyją według tradycyjnych wartości. To zdarzenie wywołuje u niego niezwykły szok. Zostaje postawione pytanie, czy lepiej żyć w świecie, który jest wypełniony przyjemnościami, ale jednak pusty i pozbawiony wartości, czy jednak lepiej mieć sobie jakąś duchową cząstkę, a nie żyć tylko według materialistyczno-hedonistycznego stylu życia. Jest to książka już dość stara, bo mająca 87 lat. A mimo to mam wrażenie, że autor w dużej mierze przedstawił tutaj XXI wiek. Jest to pozycja obowiązkowa, którą każdy fan dystopii i fantastyki znać powinien.